Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem piwo z browaru Sharps z Konwali Atlantic Pale Ale 4,5% alkoholu. Zgadza się. Tropikalne i odświeżające. Bardzo fajna taka etykieta w kształcie fali. Mówią tutaj o tym, że Ocean Atlantycki inspiruje ich do tego, żeby wspierać błękitną flagę i walczyć o czyste plaże. Dobra, rozumiem. Lubię nawet. I Atlantic pokazuje cytrusowe aromaty i smaki amerykańskich chmieli bez intensywnej goryczki, co czasami jest przypisywane nowofalowym Pale Ale, New World Pale Ale, czy amerykańskim Pale Ale, coś w tym stylu. To piwo jest na rynku od dosyć długiego czasu. Kiedyś miało taki dopisek Exceptional. Papsel jest srebrny z szarym napisem, także ciężko to wychodzi na zdjęciach. Mam nadzieję, że wyjdzie. Tutaj jest szklanka z innego piwa, z Dunbar, i też jest Exceptional Amber Ale. Teraz chyba już zrezygnowali z tego dodatku, jest tylko samo Pale Ale. Jak widzicie, piana zdążyła opaść, była dosyć duża, zostało trochę suchej piany na szkle tutaj. Piwo jest koloru złotego, wchodzący w lekki bursztyn. Nie jest perfekcyjnie klarowne. Jakieś tutaj cząstki pływają. Piana jest lekko ekri, drobno i średnio pęcherzykowa. Jakieś tutaj duże też powstały, ale szybko dosyć opadła. Aromat, no cóż, nie jest zbyt ogromny. Nie jest super chmielowy. Troszkę słodyczy ze słodu, troszkę owocowości, odrobinę takich przypalanych nutek melanoidowych. Jest cytrusowość, troszkę zestawowości, ale niedużo. Także typowe pale ale z odrobiną amerykańskiego chmielu. W miarę odświeżające, zachęcające, ale nie jakiś super hiper. W smaku lekkie, idące do średniego, ale lekkie. Na pewno nie jest błotniste. Karmelowość, troszeczkę karmelowości, takie nutki przypalane melanoidowe, ale też niedużo. Goryczka minimalna, lekko ziołowa. A poza tym fajna cytrusowość, odświeżanie, ale da wszystko bardzo łagodnie, na niskim poziomie. Piwo sprawia wrażenie po prostu codziennego, łatwo pijalnego. Odświeżającego, codziennego piwa. Czyli to nie jest super ekstra ekscytujące, ale to jest taki fajne piwo, do którego można wracać na każdą okazję, do wszystkiego się nadaje, ale nie jest super hiper. Ale no to wiecie, że jest mokre, zimne, odświeżające i tego akurat wam potrzeba. I ma jakieś tam dodatkowe atrybuty w postaci tego amerykańskiego chmielu, który nie jest jakoś oszałamiający, ale jest.
No i możesz się powiedzieć, no jest fajnie, jest coś, nie? Tego, nie pijemy sików, jest fajne piwo. I chyba na tym to polega. Fajne, codzienne piwo, bez ekscytacji, ale również nie jest całkowicie pozbawione smaku czy aromatu. Jest coś, może nie ekscytujące, ale w miarę ciekawe, odświeżające, codzienne piwo. No i tyle. Bardzo klasyczne angielskie pale ale z odrobiną amerykańskiego chmielu. Warto spróbować, mieć własną opinię. Jak powiedziałem, nie trzeba się nastawiać na nic ekstra super. Jest to codzienne piwo do barbecue, do pizzy, do czegokolwiek. Nie do delektowania się, bo to jest po prostu piwo do picia. Na plażę, o, byłoby wspaniałe, takie piwo na plażę. Także mam nadzieję, że polubiliście ten film, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A jak już zrobiliście, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który nie wam przypominał o każdym nowym filmie kanale, także żeby będzie na bieżąco. Obejrzyjcie każdą nową interakcję, każde nowe piwo, które będę omawiał. Mam taką nadzieję. No i wasze zdrowie. Cześć.